Dobry dzień, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną ta siostra. I po długiej przerwie... Tak, siostra, to są oni. I właśnie po olbrzymio długiej przerwie nareszcie powracam do nagrywania na bieżąco. Tak więc tak, to co ostatnio widzieliście było nagrane... W sumie się podobno do pierwszego odcinka Foragera, który akurat tutaj ciekawostka jeszcze pokazał się tego samego dnia, w którym został nagrany, więc tak. A dzisiaj gramy. Dobra, coś nowego. Francis mówi, to jest swój szczęśliwy dzień, tak bardzo szczęśliwie, nowe zlecenie, tak, tak. Zobacz sobie, co tym razem. To już chyba było, to chyba było. O, to jest fajne, ale nie mamy. Ziemnioki, ziemnioki możemy. Biorę ziemnioki. Co tutaj ulepszyłeś u Alberta? Nie jestem u Alberta. To są takie rodzaje krajów, czy tam tych wysp, takie bardziej robotniczo-magazynowe. I tutaj właśnie ich odnalazłem. Dobra, to ty chcesz, to się zajmij różnymi rzeczami, ja idę posadzić ziemnioki. Okej. Okay. To ja sadzę ziemnioki. Okej. Tylko nikomu tego nie rozpowiadaj. Dobra. W takim razie, siostra, wyznaczaj kurs. I nakarmić. Co ty, nie karmisz? Karmię, tylko że pamiętaj, ja tak dawno zaglądałem. W ogóle byłem zajęty innymi sprawami, że no nie wiem jak to było z tymi owcami. Właśnie, przy okazji może jeszcze warto byłoby posprzedawać śmieci temu Francisowi. Masz kukurydzę łowca. Dobra. Zobaczmy, czy mam coś. O, proszę, mam pełno śmieci. Co? Ruszaj się, głupku. Co? No już wiem, że oni wredne rzeczy gadają. Ale nie to miałam na myśli. Czy ten bawoł latał? Tak, ten ptak nosi bawoła. A teraz dobra, już, już szybko wyznaczaj trasę, bo zaraz będzie pora spania. Gdzie? No nie wiem, jakieś miasto, ewentualnie nie wiem, jakieś tereny. Nie wiem. Ale dobra, chcesz tutaj płynie. Zobaczymy, co to jest. Wszystko jest do czegoś potrzebne, siostra. Ale to jak masz rację, to jest chyba do zgniatarki w końcu? Tak, do zgniatarki. Zink. Tylko cynku nie mamy. Pewnie nic za niedługo zgodnie. Ale mamy amulinium. Na chicken poop. Tutaj nie mamy pyłowych desek. To mamy wszystko, ale nie będę budował za drogie. Ej, w sumie to mamy ogólnie wszystko wszędzie, ale no. Nie mamy młyna. Młyn. A, faktycznie. Potrzebujemy dębu i aluminium. Czy mamy wszystko, tylko trzeba to nagromadzić. O, patrzaj, znowu jest zaćmienie księżyca. Nie rozumiem tego. No ja też nie rozumiem, ale, no, ale jest. Dobra, szybciej, szybciej gra. Płyń szybciej, zanim będzie pora spania. Zróbmy to. Ale o co chodzi? Event. Jesteś gotowa na prawdziwą walkę? Będą przybywać ze wszystkich stron. Więc przygotuj swoją głowę do gry. Nie stchórz. Po prostu szarżuj na nich. Nie bądź tchórzem. Co? Nie rozumiem. Aha. Dobra! Łocie panie! Co to ma być? Nie gra. Ja idę na tą. Dobra, siostra, tylko że dużo nam tego ucieka. Nie wiem, co to ma być, ale ty jesteś w to badziewna. Ja jestem we wszystko badziewna przecież. Wow. Jeszcze, siostry, chyba musimy przebudować statek na potrzeby tego, żeby to wszystko było jak najniżej. Bo wydaje mi się, że ta gra akurat się dostosowuje do wysokości statku. To co, mogę przebudować? Nie. Przecież to wygląda dobrze, sama to ustawiałaś w ten sposób, więc teraz nie marudź. Ale mówię, że trzeba przebudować. Nie mówiłem, że trzeba, tylko że pod tą migrę można byłoby to zrobić, by wszystko było na równi, bez takich wysokości wielkich.
Zresztą bez różnicy, i tak nie umiemy w to grać. Kto nie umie, to nie umie. No ty nie umiesz. No właśnie. Oczywiście, uciekło. Bo jakby inaczej musiało uciec. No co, to tyle? What a thrill. Aha. Co za dreszczyk. Widziałeś to, Miki? No, dosyć mocno skopałaś mi tyłki. Wiesz co? No, w końcu znalazłem dla ciebie dobry pseudonim. Więc zostajesz awansowana. Zostajesz awansowana z dzieciaka na skauta. Podoba ci się? No, oczywiście, że podoba. Kto nie lubi skautów? No, wszyscy ich uwielbiają. Oto kto nie lubi. Oczywiście nie oznacza to, że możesz się rozleniwić. Nadal jesteś poniżej nas w hierarchii życia. A teraz odejdź. Mamy rzeczy, którymi musimy się zająć. Okej, okay, dobra. Nie, ja muszę zobaczyć, jak trudno się robi ten pulsar. A, węgiel jeszcze jest, dobra. No to szybko, siostra. Aha, już widzę, to będzie po prostu strasznie precyzyjna robota. Bo mało się podnosi, ale jest też mały obszar roboczy. No pięknie, pięknie zepsułaś już prawie to wszystko. Tu jest coś na styk. Widzisz, na styk, jeśli nie jest idealnie. Teraz, to można nawet wylecieć trochę. Dobra, czyli widać, że pulsar nie jest niczym trudnym, ale jest precyzyjnym. Dobra, no tu mamy trochę pulsara, super, hura. Musimy znaleźć ten cel. Siostra, spokojnie. A oni czemu nie śpią w domu dla gości? Chyba mniejsza z tym. Zobacz mnie. A nie, chwila, tutaj mogę już ulepszenie zrobić. Potrzebujemy tylko podstawowych. Serio? Podstawowych nici? Dobra. Mniejsza z tym, tutaj nie mamy niczego. Tutaj nie ma nic. Ulepszone już. To skończyliśmy przecież. Tu skończyliśmy. Są tego myślę, że tak powinniśmy się chyba tym zająć trochę. Jak zobaczymy. Skąd mamy szkło? A no tak, tak, zapomniałem. Nie, dobra, to musimy zdobyć trochę dębowych desek, aluminium, no i dokończyć tę chałupkę, bo tak nie wypada zostawić pustej. Nawet jak one już odeszły, no to nie wypada. Dobra, zobaczmy przy okazji, co Astrid ma u siebie. Aha, rzeczy, których nie możemy. Chociaż tutaj by można było ogarnąć. O, pulsar. Dobra, mniejsza z tym. Pora spać. Ma chyba siebie miejsce. O, oni. Są bracia. Wredni bracia. Mhm. To są wredni bracia. Dobra. Przy okazji siostra teraz będziesz musiała ich wszystkich jakoś nakarmić. Powiedz, nie gadaj tak cicho. Co oni jedzą? Nie wiem. Normalnie nie karmimy ich, przecież ich zdobyłem na statek i to był koniec odcinka. Cześć, Gustaw. Masz przytulasa, ciesz się. Ta, fajnie. Dobra. Wybaczcie, ale ja nie mogę. Jak oni surwają. No surwają w związku z tym co? To jest po prostu rozwalające. Skaut. Skautko. No już, już. Tylko trzeba nakarmić, bo mogą być głodni. Co ty się tym zajmie, ja z nim pogadam. Odejdź no co tu do nas. Co jest? Albo chodź za nami, czy coś tego typu. Chyba chodź za nami. Boże, jakie to jest. Normalny przecież. Wielka krowa, której nie chce się chodzić, noszona przez mojego ptaka. Dobra. O co chodzi? W porządku. Co tu widzisz? Tak. Nic. Nie masz niczego na tej łódźce. To powoduje, że... to powoduje, że Miki jest chory, czy tam jest niezadowolony, czy tam podnerwiony. Nie wiem, w jakim kontekście tutaj to mówią. Musisz nas ukształtować, słyszysz to? Zbuduj coś, co zostawi ślad na tej...
na tym statku. Co to jest? Dobry pomysł. Potrzebujesz zgniatarki. Musisz zgniatać kamienie do niebytu. Tak. Nie martw się. Każdy mięczak jak ty da radę. Idź. Zajmij się tym. Mięczak fajtowa, coś tego typu. Dobra. Czyli chcą zgniatarki. Czyli musimy z nim znaleźć. Tak. Tylko, że nie mamy w ogóle. Dobra, i teraz w ogóle opis tego wszystkiego. Bo ty zauważyłem, że właśnie są notatki. Ten cały hałas i przemoc nie może być dla nich dobra. A wydaje mi się, że posiadanie zgniatarki może ich trochę uspokoić. Dobra. Dobra, to musimy... Gdzie można... Ej, dzieciaki, co jest? Dobra. Tutaj? Ojej, tu mam jakieś zadania z tym związane, więc możesz. I przy okazji, ciekawostka, jak się z nimi gada, jest inna muzyka. Mhm. Dobra. Kręcenie się w swoim pobliżu przypomina mi, jak wokół nas się kręcili. No dawno, w ciągu dni, coś takiego. Nie jestem pewien, nie jestem rozgrzany, dawno nie tłumaczyłem czego z angielskiego na polski. Znasz mnie, możesz w to uwierzyć. Przypomina mi to moją ostatnią robotę. Braciszek nie lubi, kiedy zbyt często to wspominam. Byliśmy ochroniarzami pana Carmina. Jakikolwiek by nie był rozkaz, zawsze je wykonywaliśmy. Nic nie było zbyt małe, żeby o to poprosić. I byliśmy dosyć efektowni. Zawsze kończyliśmy robotę. Nikt nie mógł nas zatrzymać. Nawet nie Feds. Czy coś takiego. Jeśli zagrasz odpowiedź o swojej karty, możesz niedługo nawet doścignąć nas w poziomie. Okej, i... Tak, stary centralny dystrykt. Pamiętam, że mamy tu jakąś robotę do zrobienia, więc dobrze. Cel będzie się znaleźć zink. No, cynk znaleźć, tak, tak, ważna sprawa, ale. Poza cynkiem jeszcze jest inna sprawa. Dowiedzieć się, gdzie jest Giovanni, bo Asus go szuka. No i załatwić może jakieś pomniejsze questy. Cześć. Tak, brum, brum. I teraz patrz. A, nie dostaniemy się na to jeszcze teraz chyba. Nie w ten sposób. Czekaj. Nie, brakuje trochę. Tak jakby brakowało nam jeszcze jakiejś umiejętności, dobra, mniejsza z tym, chodź siostra. No to niech będzie wiatraczek, ale... Nie da się, jest zamknięte, przecież sprawdzałem. Ej, dobra, chodź, po prostu musimy tutaj połazić. He, w ogóle jest jakieś wejście do tego budynku? Jest, ale pewnie zamknięte, oczywiście. Nie wiem, po co to klikasz, czy coś zamknięte, kolejny jakiś duch. I co, i to tyle? Okej. Okay. To tutaj miejsce z kawą jest zamknięte, niestety. Nie mogę tam wejść. Jestem zbyt zawstydzony, żeby tam wejść. Ukradłem klucz do łazienki. Kiedy mówię, że ukradłem, mam na myśli, ukradłem. Zebrałem go celowo. Aha. Nie chciałem żadnego gościa siedzącego obok mnie. A, aha, żeby korzystał z toalety. Zbyt głośno przeżywał swoje jedzenie i zbyt głośno siadł swoją kawę. Wydaje mi się, że muszę znaleźć nowe miejsce z kawą. Aha. Żyję w tym budynku, o tutaj. Jest dosyć... Przykowny, coś tego typu właśnie. Pewnie mogłabyś to odgadnąć po moim ścięciu włosów. To nie jest żaden pięciocentowy styl. Chodzę... czym? Posiadam... renomowany światowy salon. Był dosyć drogi. Podróżowałem przez cały świat, żeby dostać takie wspaniałe... ścięcie włosów. Były naprawdę tego warte. To właśnie tak bardzo kocham swoje cenne włosy. Okej. Okay. A, tak. Jotku. Gdzie jest ten gościu? Jesteś osobą od dostaw. Nie. Jesteś osobą paparazzi, który chce mój autograf. Nie. Cóż. Kimkolwiek byś mogła być.
Larry Salzberg robi nową sesję zdjęciową. O, cóż, jakie są szanse? Dawno o nim myślałem, czy myślałem, nie pamiętam, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. Miotku, czy ty to słyszysz? Gdzie on poszedł? Beauty? Dosłownie chwilę temu. Coś, że to nie jest... Dlaczego zrobię to dla Herberta? Pyta mnie, żebym była w filmie, czyż nie? Tak. Nie pożałujesz tego. Zrobię co najlepsze w mojej mocy. Dobre wieści to mój dzień przeprowadzki. Powinnam przeprowadzać cię częściej. Dobra, czy jeszcze ktoś jest? Zawsze patrzę ludziom prosto w oczy. To ja w ten sposób mogę się dowiedzieć, czy są szczerzy. To był sekret mojego sukcesu. Spójrz ludziom w oczy. To jest twoja ścieżka do czyjejś duszy. To oczywiście, jeśli chcesz, żeby to była. Okej, czyli jeśli... A! Dało mi się! Jedź, jedź! Dawaj, siostra! W sensie, idź za mną! Bo jeśli będę za daleko, to przerwie jazda. Ja chcę sprawdzić, co tu jest. Aha, czyli tam po prostu muszę na ten wiatrak wskoczyć. Dobra. Czyli jednak da się tutaj coś odnaleźć. Spoko. To teraz tak, siostra. Robisz jeden skok z gałką wyciągniętą w górę, wtedy się powspinasz. Na śmietnik. Ale nie od boku, tylko od dołu śmietnika podskakujesz. I gałkę musisz mieć... Ty tego nie umiesz. Patrz. Widzisz? I teraz robisz podwójny skok. I proszę, gałka ciągle w górę, żeby na tym jeździć. Oj, no i spadłaś. O, widzisz? Udało się. I teraz jak jesteś na śmietniku, to po prostu podwójny skok. Ej, siostra. Dlatego na przykład nie chcę iść z sobą teraz, kiedy są takie poziomy. Ty po prostu nie potrafisz tego ogarnąć. Dobra, proszę. Ciesz się, że ci to ogarnęłem, a teraz chodź. Trzeba po prostu dostać się gdzieś. O, otwarte. O, ktoś tu jest. A siedzę w domu dla mojego głupiego szefa. Bycie asystentem to dosyć wielki ból. Wiem, nie powinienem narzekać. Mogę zostawać sobie w tej willi. Plusy mogę. Aha. Korzystać z jej toalety. Siedzenie jest takie ciepłe. Mogłbym spędzać tu całe dnie. Albo mogłam, nie wiem, dobra. O, tu jest wejście jeszcze wyżej. Ale zanim to, co ja najpierw chcę poszukać wszystkich jakichś znajdźków. No, żeby wyżej, to się starczyła inaczej, ale najpierw muszę iść po znajdźki. A dobra, nie tak. Gdzie to było tam? A, tutaj? Tak, tutaj. Najpierw trzeba na sam dół, jeśli się da. Tak da radę. Widzę nawet którędy. Siostra... No, maskuję się z otoczenia. Teraz już wiesz, gdzie jesteś. Chodź. Aha. W jedną stronę można wyjść, w drugą nie można. Piękne po prostu. Dobra, trudno się mówi. Już wracam, nie problem. To teraz chodź do góry, bo tutaj raczej już niczego innego nie znajdziemy. Siostra, czemu biegniesz maksymalnie w lewo? Chodź na drabinę i próbujemy się dostać najwyżej. Muszę taki różowy kotem. No, brawo, teraz to odkryłaś. Dobra. Oczywiście tutaj się nie wejdzie. We środku. Mama!
Okej. Ty jesteś lama, natomiast ja nie jestem lama. Siostra, co ty robisz? Nic! Robisz coś, bo mi zabierasz ekran. Dziękuję, przynajmniej tyle. Dobra, czyli tam wyżej się nie dostanę. Tak czy siak, to jest jakieś nowe umiejętności. Tak, niestety. Dobra. Przynajmniej skryłem co mogłem. Z taką lamą jak ty. No to wracamy. Nie przekaz, warto byłoby jeszcze zobaczyć może jakie mam teraz zadania. O, dobra, to było. Tak. Właśnie, galeria Gustawa, co ona wymagała, że nie mogłem jej zbudować, bo już nie pamiętam. Ha. Okej, nie wiem, czemu jeszcze tego nie postawiłem. Muszę teraz tylko zająć się trochę bawełną. Nie mamy dębu chyba. Jeśli mamy, to proszę, zajmij się. Dobra, tyle powinno wystarczyć. A ja muszę przyznać, bawełna mamy. Dosyć. No to proszę bardzo, co się tym zajmuj. Nie wiem, szczerze. 9, czyli pewnie idealnie zabrakło. A nie, mam idealnie, dobra. I zaraz Gustaw będzie miał swoją galerię w końcu. No nie zasłaniam, jestem grzeczną Stellą. Super, 20, tak widzę. Nie, nie było stówki. Ale normalnie nie wierzę. 21 minut nagrania, my jeszcze nic w sumie nie osiągnęliśmy. Dobra. Trudno, ale już starczy na galerii Gustawa. Więc po prostu trzeba ją postawić. Na razie niech będzie tutaj, po prostu i tyle. Czemu są jeszcze... Nie zapomnij! Dobra, nieważne. No, jest galeria Gustawa i teraz co? Trzeba pogadać. Idę się przefarbować. Się przefarbowuj. A ja zaraz pogadam z Gustawem, bo w końcu dostał swoją galerię. Fantastycznie! A jak zwykle... Stella, udało ci się bardzo dobrze i gustownie to rozwiązać. I mimo tego, że widzę, że... zignorowałaś większość moich... wskazówek... Cóż, i tak świetne miejsce udało ci się tu skleić. Oczywiście to będzie bardziej dobre miejsce pracy niż jakiś tam głośny domek dla gości. A i przy okazji mogę się tutaj przeprowadzić i skupić całkowicie do mojej pracy. O, nie zachowuj się, jakbyś była zaskoczona. Jestem... czuję się w domu, jak w domu tylko wtedy, kiedy jestem otoczony moją pracą. Niektórzy mogą uważać, że spanie w biurze to jest kara. Ja tak właściwie ja to uwielbiam. Nie mogę doczekać, żeby wypełnić tą pustą przestrzeń. Jak ekscytująco. Kontynuuj. Pozmiam swoje rzeczy i moje myśli i powiem ci, kiedy będę gotowy na następny krok. Okej? Okay? Zobaczymy jak śpi. To idź zobaczyć. Oj, ptaszek! Dobra. W takim razie pora ulepszyć mu chałupy, może nas na coś stać? Może. Co? Na razie nie. Nic? Tu zawsze można było ulepszać jeszcze zanim o to poproszą. Sru. Bez komentarza. Dobra, pora spać. No i kolejna wyspa, idźmy na to, że uda się cokolwiek odnaleźć. Mi się wydaje, że my już ten cały rynek dawno powinniśmy mieć. A ja nie wiem.
ciągną gdzieś tam po policach Alicji Lubowej. Słuchaj, siostra, wszystkie tereny, które mogłem zbadać, zbadałem. Serio? Tak. Ja już nie wiem. Zresztą teraz nawet tu, gdzie jesteśmy, jest dopiero za drugim ulepszeniem pozwalającym się przemieszczać przez blokady, więc no. Właśnie, zapomniałem. Muszę wyznaczyć kurs. Dobra, szybciej, co my tu mamy? Czerwony smok. To nie był aluminiowy? Nie, srebrny? Dobra. Nie wiem, co to są za rzeczy. Ale dobra, srebrny smok. Na co nam potrzebne srebro? Nie wiem, siostra, ale wolę uzbierać. Teraz, niż później zapomnieć. A teraz nakarm ich wszystkich. Dobry dzieciaku. Nie wiem. Aha. Tak. No. No dobra, czyli po prostu takie. Poczuj chyba tam larwy czy coś takiego, czy tam. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Nie wiem. Ustawa na karmię. Cześć, cześć, tak. Smacznego dostajesz dzisiaj coś takiego. Spróbuj mu dać to coś z małżami, bo on to uwielbia. Jeśli prostu... Tak, jeśli ostatnio tego nie jadł, to będzie to uwielbiał. Dobra. Tak, po prostu lubi egzotyczne i w ogóle coś takie fajne i tak dalej. Okej. No i dobra, fajnie. Oczywiście zobaczymy. Tak, je przecież kanapkę. Właśnie ziemniaki wyrosły? Wyrosły. Fajnie. Fajnie, że wyrosły mnioki. No i mamy srebrnego smoka. Pewnie trzeba będzie to w domu. Tak, trzeba to aktywować w domu tej. W domu lata. I w ogóle jak wygląda srebrny smok? Czerwony. A, czyli pod tym względem tak samo jak wszystkie, tylko że jest czerwony. I pewnie jeszcze wredniejszy niż był smok. Jaki to ostatnio był? Aluminiowy? Okej. Oczywiście piękna muzyka smolków, jak zwykle. Dobra. Mam nadzieję tylko, że srebro okaże się przydatna, nie jakimś śmieciom, który mamy tylko po to, żeby no, żeby był. Dobra. Brawo, siostra. Brawo, siostra. Jest dobra, w tą stronę, na głowę. No, czemu kierunek mi się rozpadł? Ja naprawdę nie potrafię wyczuć momentami tego wszystkiego. Co jest? No, zepsułaś. Aha. A tam coś było? Czy mi się tylko wydaje? Nie, no, wydaje mi się. Musimy poczekać, aż obniża. Tylko, że on obniża nie to, co trzeba. Aha. Czy jak on tym rusza, to też trzeba podskoczyć, żeby nie zrzuciło. Dobra. Widać, że srebrny smok jest cięższy. Większym wyzwaniem niż to, co było do tej pory. I teraz w którą stronę? Tam znowu? Tak. Dobra. Co? Aha! A to jest nowość. To taka całkowita nowość, jeśli chodzi o smoki. Pewnie trzeba będzie teraz tam powracać. A nie, już tutaj jest głowa. Dobra. Więc zaliczyliśmy srebrnego smoka. Nie wiem na co, po co, ale no, ale zaliczyliśmy. To pas smokę. Dobra. I w sumie nie wiem, co dalej można zrobić. Tak, pamiętam o tobie, Atul. Ale nie możemy jeszcze oleju stworzyć do twoich smażonych kurczaków. Dobra. W takim razie najpierw już... Tak, najpierw już... No teraz tylko tutaj... Może znajdziemy jakieś nowe rośliny, o których nawet nam się nie śniło. Nie wątpię, żebyśmy metal znaleźli we wrakach. Ale możliwe. Proszę. No tak, no strajtak.
Nie mów tak cicho, już ci mówiłem milion razy. Ja z tobą nie mogę, siostra. Po prostu nie umiesz mówić normalnym... No, normalną głośnością. Zawsze albo za cicho, albo za głośno. To, że z tobą nie da się nagrywać normalnie. To co mam mówić, takim tonem? Taką głośnością? Nie chodzi o to, jaką głośnością, jakim tonem masz mówić, tylko raczej o to, że z tobą nie da się nagrywać normalnie, jeśli nie masz własnego mikrofonu. Tego nie mogę ci zapewnić, żeby nie było echa. Kotel znowu na kotwicy wpada do wody. I co my tu mamy? Srebro, widzisz? Nie zing, zing. Nie cynk, srebro. Dobra. No i to jest już ostatni kurs, pora wyznaczyć. W sumie już więcej nie możemy. Patrzę na to, że odcinki muszą się mieścić mniej więcej. Jeszcze coś będzie? Dziwne, przecież już jesteśmy. No i co? No i nie ma niczego, no co gra mnie okłamuje. Tak... Na następny odcinek. Nie na następny odcinek, jeszcze jeden kurs możemy dzisiaj zrobić. Ja bym chciał na jakąś wyspę, ale oczywiście niczego nie ma, więc trzeba będzie tutaj zjechać. No jest wykrzyknik, na terenach, na które nie możemy się dostać. Tutaj, proszę. Jest mgła, my nie mamy już sprzętu do mgły. Do kamieni i do lodu. Więc dobra. Wiecie co? Chyba to tyle na ten odcinek. Ja tam jeszcze wyszukam z siostrą może jakieś nowe tereny, żebyśmy wiedzieli, co można robić w następnym odcinku. Na póki co jednak wam dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.